Właśnie uruchomiliśmy kamerę na statywie, żeby nagrać fajne brania, które mieliśmy trzy fajne brania mieliśmy. Ciekawie te brania wyglądały, dlatego postawiliśmy kamerę na 3 godziny, żeby na żywo nagrać właśnie takie branie. Zobaczymy, czy nam się uda. No jak widać, po mojej adrenalinie, która mi przez tętno serca przyspieszyło, nie udało się tego karpia wyholować. Został zerwany o beton, czyli o sam szczyt grzebienia. Popełniłem tutaj błąd z mojej strony, bo ten karpik wychodził w lewą stronę. Zmieniłem mu już kąt na tyle dobrze, że czułem się pewny, że on będzie dalej szedł w lewą stronę. Podszedłem trochę bliżej swojego stanowiska, żeby nie poplątać pozostałych zestawów. Dalej go ciągnąłem, obrał z powrotem kierunek na prawo. Plecionka stykła się z betonem. Przestałem wtedy go holować, ale dwa konkretne uderzenia karpie spowodowało, że plecionka się przetarła. No i to był mój błąd, że albo za szybko chciałem to zrobić. No to był mój ewidentny błąd. Mogłem pozostać tutaj, nie podchodzić bliżej, jeszcze na tej odległości go ciągnąć, żeby go bardziej wyprowadzić za te betony i dopiero wtedy go próbować holować do brzegu. Także błędy uczą, następnym razem będzie lepiej. Mam nadzieję, że fajnie udało się nagrać branie, które zrobiliśmy. Było bardzo, bardzo efektywne. Do tej pory nie zdjąłem jeszcze zabezpieczenia, które powstrzymywało tego karpia, żeby zabrać mi wędkę. Nic, będę wywoził jeszcze raz ten zestaw w to samo miejsce. Jak wspominał Wojtek, jest to zasiadka żegańskiego klubu karpiowego, przynajmniej członków tegoże klubu. Swoich sił na rybniku postanowił sprawdzić się jako karpiarz pan Grzegorz Przygocki, ale z tego powodu, że często jeździ na ryby w przyczepie kampingowej, no to musiał trochę zainwestować pieniędzy i zakupił namiot Trackera Armodom. Namiot ten zakupił w sklepie internetowym M6 Tackle. Odebrał go zaraz przed samą zasiadką i miał okazję zobaczyć sklep na miejscu i że sklep jest bogaty w akcesoria i ma dużą ofertę dla karpiarzy. No, na temat tego, czy to jest dobry namiot, czy nie, mam nadzieję, że Grzegorz po paru zasiadkach nam zda relację, czy mu się sprawdza, czy nie. W tej chwili ja zauważam, że po rozmowach, że jest bardzo zadowolony. Mieliśmy tutaj pogodę, deszcz, trochę przebijało się nawet słoneczko, ale bardzo rzadko, mocny wiatr. Namiot się mu sprawdził, ale na jakieś konkretne opinie mam nadzieję, że Grzegorz pozwolisz i że zapomnę, że po kilku zasiadkach opowiesz nam o tym namiocie troszeczkę więcej. No oczywiście, że tak. Namiot na ten moment przez te 4 dni sprawdził się, jest ciepły, stabilny. A co do sklepu, to mogę powiedzieć, że jest bardzo miła obsługa i go polecam, gdyż naprawdę bardzo serdecznie mnie tam przyjęli i
i doradzili, co mam kupić, jakie kulki wręcz też doradzali, żeby... Czyli nie tylko zaopatrzyłeś się w namiot, tylko nie tylko namiot, ale różne inne akcesoria niezbędne do karpiarstwa. Jak się na rybniku podoba? No rybnik jest fajny, oprócz tego, że ja wyszłem jako sierota, nie mam ryby, miałem kilka z pięć dużych ryb. Niemniej uważam, że frycowe trzeba zapłacić i następny wyjazd będzie bardziej owocny. Bardziej owocny. Wojtek, możesz mi powiedzieć, z jakiego stanowiska nastąpiło to branie? Z jedynki, a jestem na ósemce. Czyli holujesz... Muszę biec, bo jak jest branie, od razu muszę biec na ósemkę, bo mam wywiezione lekko zagrzebień w stronę tak zwanych kormoranów i robi się załamanie na końcu grzebienia, na betonie. I żeby nie przetarło żyłki plecionki, muszę uciekać, żeby zniwelować to załamanie na grzebieniu, muszę uciekać na ósemkę nad wszystkimi kijami i próbować się ryby wyholować. Że ryby na rybniku uważam za waleczne. Jeszcze dodam na końcu polu, że pop-upy firmy LK Bites, muszla, rączki. Wszystkie moje ryby złapane na rybniku na LK Bites. Żubik! Żubik, kamerzysta. Żubik! Dobra. Dasz radę? Ładnie zapięty od dołu. Się oglądało. O, tak wygląda. Nie wiem, czy uda ci się nagrać. Prosty węzeł, bez węzła, bez żadnych pozycjonerów.